Czytanie z dziejów apostolskich Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i Zikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta. A następnego dnia udał się razem z Barnabą do derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów. Po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochi, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochi, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.